Gdańskie Lwiątka ze szkoły nr 2 na Morenie odwiedzają nie tylko muzea. Dziś gościły u prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Wizyta miała charakter nie tylko kurtuazyjny. Dzieci w rozmowie z nim poznawały m.in. nowe słowa. Co znaczy słowo konkurencja? To jest coś takiego, kiedy na przykład nie jest jeden fryzjer, a trzech fryzjerów. I wtedy klient ma do wyboru. Uczniowie mieli do prezydenta dużo pytań, m.in. czy dziewczyna może być prezydentem? A dziewczyna może być prezydentem? No pewnie, że może być, jak najbardziej. Omal co dziewczyna nie została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak? Na przykład w Irlandii pani była prezydentem. W Finlandii była pani prezydentem. Dobrze, bardzo proszę, następne pytania. Po ile pan godzin pracuje? Po ile godzin pracuje? Pracuje mniej więcej od 8.30, niekiedy od 9.00, gdzieś tak do 20.00 godziny dziennie, ale niekiedy do 22.00-3.00, jeżeli na przykład przyjdzie jakiś gość. Mam taką córeczkę, trochę młodszą od ciebie, która często mi mówi: tata, zmień pracę, bo ciebie nie ma w domu. Prezydent Adamowicz pokazał Lwiątkom swój gabinet, a także ubrał tradycyjny, uroczysty strój zdobiony między innymi gdańskimi herbami i lwami. To było bardzo udane spotkanie. Dzieci bardzo żywo reagowały na słowa pana prezydenta. Cały czas odbywał się dialog pomiędzy dziećmi i panem prezydentem. Czuły się bardzo swobodnie. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy urzędu i pracy pana prezydenta. Porozmawiały na temat swoich prywatnych spraw, swojego życia. Pan prezydent był żywo zainteresowany tym, co dzieci robią, czego się uczą, co lubią, czego nie lubią. Więc myślę, że całe spotkanie było bardzo miłe i przyjemne. Będąc w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, zauważyłem, że Amerykanie od przedszkola zapraszają dzieci w różne publiczne miejsca, do ratusza, do kongresu stanowego, są różne opowieści, jakieś kreskówki, do kolorowania zeszyty, tak aby uczyć patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu ogólnoamerykańskiego, i to mnie zainspirowało, aby też w miarę wolnego czasu spotykać się oczywiście z tymi klasami, które tylko chcą tutaj w Urzędzie Miejskim, bądź odwiedzać klasy starsze w szkołach, aby rozmawiać o Gdańsku, o problemach, wyzwaniach, inwestycjach. Jednym słowem, o wszystkich tematach, które tylko młodzież, dzieci interesują. Małymi kroczkami poznają to, co czeka ich w przyszłości, czyli wszystkie te zadania, które wypełniają obywatele naszego miasta. Na razie przeniosą to na grunt społeczności klasowej, a potem myślę, że w swoim życiu dorosłym też wykorzystają pewne doświadczenia z tego życia i z tych spotkań, które odbywają się teraz. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Raz, takie doświadczenie rodzicielskie. Ja mam też córkę 6-letnią, która w maju skończy 6 lat, więc dla mnie to też jest taki mały trening, jak rozmawiać z dziećmi o rzeczach, no, niekiedy trudnych. To po pierwsze, ale najważniejszy to jest taki cel, żeby one miały świadomość, że żyją w konkretnym miejscu, w Gdańsku, żeby odczuwały z tego dumę, aby uczyły się od małego pewnego zobowiązania wobec wspólnoty, wobec Gdańska, by nie były wychowywane na egoistów, tylko na osoby społecznie zaangażowane.